Obecnie mamy przed sobą panel, gdzie również będziemy gościć rektorów. Jest to panel trzeci, który właśnie rozpoczynamy, jaki nosi tytuł Uczelnie ery post-covidowej, doświadczenia i dobre praktyki. Chciałbym w pierwszym rzędzie powitać najserdeczniej moderatora tego panelu, pana profesora Macieja Żylicza, przewodniczącego zespołu doradczego przy Ministerstwie Edukacji i Nauki do spraw zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19, jednocześnie pełniącego funkcję prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Witamy pana profesora Żylicza. Czy się widzimy i słyszymy? Zaraz. Tak, słyszymy się. Tak, to tamten był. Świetnie. Witam w takim razie państwa panelistów. Tak, ja będzie, proszę pozwolić, że przywitam jej magnificencję, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, panią profesor Elżbietę Rządzińską. Witamy panią rektor. Witam serdecznie państwa. Bardzo miło nam, że pani rektor jest z nami. Wracamy do Warszawy. Pan profesor Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej. Czy się widzimy i słyszymy, panie profesorze? Dzień dobry. Ja coś widzę. Świetnie, to już jest znakomity początek, panie profesorze, słyszymy się również, a zatem dobra. Mamy jeszcze panelistę w Warszawie, pana profesora Tomasza Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie rektorze, czy się widzimy i słyszymy? Pan profesor Tomasz Szapiro, czy się widzimy i słyszymy? Już się słyszymy i widzimy. Znakomicie, rozumiem, że się słyszymy, jest pan profesor Szapiro z nami. I biegniemy jeszcze na sekundę z przywitaniem do mojego macierzystego Poznania na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i witamy pana profesora Marka Kwieka. Marku, czy się widzimy i słyszymy? Dzień dobry, witam państwa. Widzimy się. Świetnie, słyszymy. Świetnie. Zatem przekazuję głos panu profesorowi Żyliczowi i zapraszam wszystkich państwa do udziału w tym panelu, także poprzez zadawanie pytań na platformie. Mamy przed sobą niecałą godzinę, a więc mam nadzieję, że przynajmniej jedno, dwa pytania się na końcu tej sesji zmieszczą. Zapraszam. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko, że nie jestem członkiem komisji covidowej ani w sprawie ustawy 2.0. Pracuję w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać, to takie, czy coś pozostanie nam z tej ery covidowej. Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące naszych zachowań i naszej pracy? Pierwsze pytanie dotyczy, czy będziemy po COVID-zie kontynuować kształcenie zdalne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Oczywiście wiemy o tym, że ćwiczeń ani pewnych seminariów nie będziemy mogli robić internetowo, ale przekazywać wiedzę, odtwarzać wiedzę na pewno tak. A może, że jest jeszcze jeden aspekt, który jest dla mnie niezwykle ważny, to jest w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby młodych ludzi uczyć, myśleć, a nie tylko odtwarzać wiedzę. Czy jesteśmy w stanie internetowo to zrobić? Jeżeli spojrzymy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, to od wielu, wielu lat wiele wykładów jest prowadzonych właśnie internetowo. W Wielkiej Brytanii także. W kontynentalnej Europie to się nie przyjęło. Ale może w tej chwili nauczyliśmy się już czegoś. A chciałbym, żeby jako pierwszy spróbował na to pytania odpowiedzieć pan profesor Kraśniewski, który zawodowo zajmuje się tymi zagadnieniami. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, szanowni państwo. No ja powiem tak. Coś nam z tego kształcenia zdalnego na pewno zostanie.
okazało się, że kształcenie zdalne ma pewne zalety. Studenci nie muszą dojeżdżać na zajęcia, pracownicy nie muszą dojeżdżać na zajęcia. Oszczędzamy koszty, infrastruktura też może być lepiej wykorzystana, sal potrzebujemy mniej. Ja myślę, że tak. Co jest dobre w tym kształceniu zdalnym, to nam zostanie. To, co się sprawdziło. Pan profesor mówił o wykładach. Jeśli na przykład wykład nagramy i umieścimy w sieci, będzie to asynchroniczna forma kształcenia, no to jak najbardziej, to się zawsze sprawdzało i będzie sprawdzać. Natomiast jeśli chodzi o wykład prowadzony synchronicznie, no to tutaj przeniesienie w trybie takim awaryjnym, z jakim mieliśmy do czynienia wiosną tego roku, na ogół nie przynosi dobrych rezultatów. Taki 45-minutowy monolog wykładowcy powoduje znużenie studentów, trudności z utrzymaniem koncentracji, brak możliwości poznania przez prowadzącego stopnia zrozumienia przekazywanych treści, brak interakcji. No, to jest efekt złego podejścia do kształcenia online. Tak się nie przeprowadza wykładów synchronicznych. Należy je podzielić na drobne kawałki i przerywać jakimiś zajęciami angażującymi studentów. No na przykład wykorzystaniem narzędzia Mentimeter czy coś w tym rodzaju. Ja się nie do końca zgodzę z tezą, że nie możemy prowadzić praktycznych ćwiczeń kształtujących na przykład kompetencje uniwersalne. Jak najbardziej możemy to robić i tutaj pewne mechanizmy czy pewne narzędzia wręcz nam sprzyjają w prowadzeniu tego typu zajęć. Możemy na przykład w pewnym momencie podzielić grupę na małe zespoły, oddelegować te zespoły do indywidualnych pokoi, niech sobie coś tam dyskutują, później prosić o prezentację dokonań, dyskutować na forum całej grupy czy większej grupy. Mamy w tym zakresie bardzo dobre doświadczenia. Także na przykład w przypadku seminarium, jeśli w trakcie prezentacji uruchomimy odpowiednie mechanizmy umożliwiające wszystkim obecnym przekazywanie na bieżąco uwag, to później osoba prezentująca uzyskuje świetny materiał, który może być w automatyczny sposób wytworzony i przekazany właśnie prelegentowi. Także możliwości jest wiele i już kończąc swą wypowiedź, 3 minuty. Powiem tak. Czy jeszcze mogę, czy już? Jeżeli mogę, to ograniczę swoje wypowiedzi. Ustaliliśmy to przed spotkaniem i chciałbym, żebyśmy się tego trzymali. Pani rektor Elżbieta Rządzińska, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Myślę, że mamy słyszę z takim wydźwiękiem dalszym, to mi nie ułatwia chyba mówienia, ale spróbuję. Niestety nie słyszymy. Proszę państwa, ja się zastanawiałam nad tą kwestią i troszkę szerzej i spojrzałabym na kwestię uniwersyteckiego kształcenia zdalnego.
Tak sądzę, że uczelnie wyższe to przede wszystkim działalność badawcza, działalność naukowa i dopiero z tej działalności badawczej wynika kształcenie, które właśnie rozumiem szerzej, czyli nie tylko jako dydaktykę, ale szerokie kształcenie, również odnawialność kadr naukowych. Więc myśląc o kształceniu zdalnym na uczelni wyższej i co nam zostanie po tej erze covidowej, to sądzę, że powinniśmy zawsze pamiętać o tym, aby zachować właśnie ciągłość badań naukowych, które będą podstawą tego kształcenia. I tutaj bym w tym upatrywała odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego, że ta ciągłość badań jest niezbędna właśnie po to, abyśmy byli w stanie uczyć online naszych studentów myślenia, a nie tylko przekazywać czy odtwarzać wiedzę. I oczywiście myśląc o tej ciągłości badań i o kształceniu zdalnym, musimy brać pod uwagę to, że to kształcenie będzie odmienne jednak nieco w zależności od tego, w jakiej dyscyplinie ono się odbywa. Czy to będzie dziedzina nauk humanistycznych, społecznych, czy będzie to kształcenie w obszarze zajęć eksperymentalnych. Ja sama takie reprezentuję, bo reprezentuję nauki biologiczne i sądzę, że w przypadku tych nauk ten bezpośredni kontakt studenta, realny kontakt z aparaturą naukową, z laboratorium jest niezbędny. A więc to, co nam powinno zostać i do czego powinniśmy dążyć, to zachować to, co chyba wszyscy wypracowaliśmy w tym wpadnięciu na głęboką wodę, czyli takie narzędzia, takie mechanizmy, które pozwalają nam prowadzić zajęcia w trybie hybrydowym, umożliwiać zajęcia zdalne, ale również umożliwić w reżimie sanitarnym ten kontakt studentów, na przykład w obszarze czy w dziedzinie nauk eksperymentalnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych, technicznych, w reżimie sanitarnym z takim z realną aparaturą, z realnym labem. Myślę, że to jest jednak niezbędne. Zresztą są też przecież obszary nauk humanistycznych czy społecznych, takie jak, nie wiem, pracownie nowych mediów, biblioteki, które powinniśmy do tego trybu, czyli te wypracowane już narzędzia pozostawić. No i pewnie to, co najważniejsze, tutaj pan profesor przede mną o tym mówił, rzeczywiście tak się dzieje na świecie, że wykłady są nagrywane, potem przekazywane, studenci je sobie odtwarzają i w mniejszych grupach, na przykład seminaryjnych, te treści, które są przekazywane na wykładach, są poszerzane, dyskutowane. Pewnie to jest ta przyszłość, z tym się wszyscy już spotykamy. Rzeczywiście w Europie to się tak nie przyjęło bardzo jak w Stanach Zjednoczonych czy w Australii. Ja sama jestem pracownikiem wizytującym na Wydziale Medycznym w Uniwersytecie w Adelaide i rzeczywiście tak się to dzieje, czyli nagrywamy wykłady, a następnie w małych grupach, co jest pewnie w reżimie sanitarnym możliwe, dyskutujemy i poszerzamy te treści, które w trakcie wykładów studentom przekazaliśmy, które studenci mogą sobie w każdej chwili i w dowolnym momencie odtworzyć. Czy to się przyjmie? Trudno mi powiedzieć, ale mam wrażenie, że w takim kierunku to zmierza. Dziękuję bardzo. Pozostali członkowie panelu chcieliby zabrać w tej sprawie głos. Ja bym dwa słowa, jeśli mogę. Proszę bardzo, profesor Kwiek. Proszę Państwa, mam bardzo, bardzo krótką uwagę. Mam pogłos tutaj dziwny, ale mam wrażenie, że jakoś uda mi się mówić. Tak. Jest bardzo trudno, więc będę mówił powoli.
Kształcenie to również, może ja spróbuję siebie wyciszyć. Przepraszam, to jest jedyna możliwość. Wyciszyłem siebie. Kształcenie to nie tylko studenci, ale też seminaria doktorskie czy postdoktorskie. I tu widzę, że COVID, to co będzie po COVID-zie, przyniesie ze sobą ogromne zmiany. To znaczy możemy pracować więcej, lepiej i może przede wszystkim międzynarodowo. To znaczy myślę, że będziemy pracować w takiej właśnie w takiej pracy z młodymi ludźmi, młodymi doktorantami, postdokami, hybrydowo. Czyli musimy się znać. Dobrze, jak się znamy, ale czasami nie musimy się znać i tak pracujemy razem. I to są takie spotkania regularne, międzynarodowe, które dotąd pewnie były niemożliwe. Wysyłaliśmy do siebie maile. Dzisiaj się spotykamy regularnie i również w ramach jakby swoich instytucji spotykamy się regularnie i to częściej niż zwykle. Znaczy ja mam wrażenie, że ten tryb pracy pozostanie, bo bardzo wielu seminarzystom, ale również i prowadzącym po prostu odpowiada. Mamy więcej czasu, możemy pracować dłużej, intensywniej i częściej. Jestem przekonany, że w takim kształceniu właśnie nie studentów, ale doktorantów, postdoków, czyli de facto kształceniu młodych kadr, to o co profesor Żyliś pytał, czyli praca zdalna, hybrydowa, mieszana, pozostanie. Pan profesor Szapiewicz. No, ja tylko chciałbym potwierdzić, że mnie słychać. Jeżeli mnie słychać, to w takim razie chcę prędziutko powiedzieć, że nie ma żadnej wątpliwości, że będziemy kontynuować kształcenie zdalne, ale w formie uzupełniającej i istotą jest to, że może ono być dobrze albo źle kontynuowane. I to, żeby jakość tego kształcenia była dobra, wymaga rozwiązań ważnych. Po pierwsze takich systemowych, na przykład czy godziny kontaktowe i w ogóle zdalne zajęcia będą tak samo wliczane do pensum lub jakiejkolwiek innej formy wynagrodzania pracowników. Inne pytanie to, czy uczelnie zaakceptują bardzo wysokie koszty mało licznych grup, bo tylko w mało licznych grupach daje się osiągnąć takie efekty, o których mówił profesor Marciniak, czy krytycznie i profesor Schmidt, to znaczy nawiązanie tego kontaktu, choćby trochę zbliżonego do realnego kontaktu. No i wreszcie to jest zmiana, a zmiana musi kosztować, wobec tego trzeba zainwestować w to i muszą na to się znaleźć środki. Być może trzeba rekonstruować struktury programów, a nawet efekty kształcenia. Także to nie jest pytanie o to czy, to nie jest pytanie o zakres, bo to zadecydują o tym pewne twarde czynniki. Głównym problemem jest problem zbudowania systemu jakości kształcenia, czyli też i ewaluacji, która z tym jest związana. No i pokonanie, zmobilizowanie wspólnot akademickich, żeby wykorzystać potencjał naszych kolegów do przeprowadzenia tej zmiany profesjonalnie. Bardzo dziękuję. Możemy przejść teraz do drugiego tematu, którym chciałbym, żebyśmy się zajęli, a mianowicie współpracą z zagranicą, ale zarówno i dydaktyka, jak i nauka, o której pani profesor mówiła. Czy coś nauczyliśmy się w erze covidowej, co powinniśmy kontynuować w czasie, gdy już pandemii? Pan profesor Kwiek. Proszę państwa, myślę, że bardzo dużo się nauczyliśmy, podobnie jak duże firmy się tego nauczyły. To znaczy wyjazdy przestają być absolutnie niezbędne. Pewnie staną się takim dodatkiem do naszej pracy naukowej, bo jak dzisiaj się zastanowimy nad tym, czy warto było poświęcać 2 dni na 2-godzinny pobyt gdzieś w świecie, czy nawet w Europie, a poza Warszawą są to przeważnie 2 dni, prawie nigdy nie można tego zrobić w 1 dzień, no to nachodzi taka refleksja, że pewnie to nie było warte zachodu. Czyli uczymy się ogromnej selektywności. Nie wiem, do czego to doprowadzi w nauce, ponieważ równocześnie obserwujemy pewnie jednak takie konserwowanie się czy utrwalenie istniejących hierarchii. I najtrudniej w tym odnajdą się, czy będą się odnajdywać młodzi ludzie. Czyli krótko mówiąc, mamy wokół ogromną ilość konferencji i możemy w nich uczestniczyć, ale tylko część z nas, ta najbardziej znana, może być keynote speakerami. Czyli widzimy konferencje, w których biorą udział nawet setki osób globalnie, ale zawsze jest ta trójka, czy piątka, czy dwójka keynote speakers. I pytanie, skąd oni pochodzą? No oni pochodzą z czasów, w których można było sobie indywidualnie, naukowo utrwalić swoje miejsce w hierarchii.
Tak? I mam wrażenie, że te nierówności się pogłębią, czyli możemy mieć setki słuchaczy, ale tych głównych autorów, głównych występujących, keynote speakers, będzie zawsze niewielu i raczej to będą osoby, które już dzisiaj znamy. Z drugiej strony pojawił się problem selektywności. Bardzo trudno odmawia się, mówiąc, że czegoś nie można kiedyś zrobić, bo w zasadzie z domu można zrobić wszystko i zawsze. Więc musimy się nauczyć, to jest ogromne wyzwanie dla naukowców, mówić nie, ja w tej konferencji nie biorę udziału, bo nie mam czasu. Tak? Nie mam czasu. Można powiedzieć, co oznaczają 3 godziny? Nic, tak? Czy 5 godzin? Nic. Ale w skali dostępności konferencji i liczby wydarzeń, w których bierzemy udział, to już jest duży problem. Myślę, że najtrudniej w tym odnaleźć się właśnie młodym ludziom. Starsi, doświadczeni mówią nie, młodzi po prostu uczestniczą. I tak jak kiedyś można powiedzieć, lataliśmy po świecie bądź po Europie, dzisiaj w jakiejś mierze uczestniczymy w konferencjach, często całodniowych, i nie wiemy, do czego nas to doprowadzi, nie wiemy, czy nam to dużo daje. Można tutaj wspomnieć o takim haśle jak zaufanie czy niezawodność, czyli współpraca w nauce opiera się na niezawodności. Ten człowiek po pierwsze jest dobry, po drugie jest niezawodny. No pewnie to zaufanie zrodziło się jednak najczęściej na gruncie osobistego kontaktu. Jeśli tego kontaktu osobistego będzie mniej, a będzie go, mam wrażenie, radykalnie mniej, to tego zaufania będzie mniej. I znowu utrwalone hierarchie, widzimy nierówności, widzimy, ufamy tym, których znamy. Poznaliśmy ich rok temu, 5 lat temu i 15 lat temu. A młodzi ludzie, mam wrażenie, no tak jednak osobiście będą mieli duży problem z poznawaniem się. Może nie wzajemnie, ale z tymi, którzy decydują. A w nauce, jak wiadomo, zawsze ktoś decyduje. I na tym polega stratyfikacja nauki. Więc młodzi ludzie mogą mieć trudniej w odnalezieniu się w tej hierarchii, natomiast mają łatwiej, bo mogą uczestniczyć w wydarzeniach, o których wcześniej nawet nie mogli pomarzyć. Pomyślcie Państwo, że można brać udział w konferencji i słuchać najlepszych na świecie z Singapuru, czy z Miami, czy gdziekolwiek w świecie. Kiedyś to były ogromne koszty, ogromne wydarzenie, konferencja w Australii. Dzisiaj to jest tylko różnica czasu. Tak? W Australii nie uczestniczymy w konferencjach częściowo, bo nie pasuje nam czas, nie chcemy siedzieć w nocy. Ale jakbyśmy się uparli, bylibyśmy młodzi, to byśmy w tych konferencjach uczestniczyli. No więc problemem jest czas, problemem są nierówności, problemem są hierarchie, problemem jest, jednak powiedziałbym, dostęp do wszystkiego, no w czasie rzeczywistym. I osobiście nie wiem, do czego to doprowadzi, natomiast jestem przekonany, że ten typ współpracy naukowej, hybrydowej, rzadkie spotykanie się, a ciągła praca na przykład na Zoomie, to jest jednak przyszłość. Widzę ogromne korzyści z tego typu wspólnej pracy i czy mnie to minęło oczywiście, panie profesorze, więc kończę. Dziękuję bardzo. Pan profesor Szapira. Ja bym chciał zaznaczyć, że to, co mówię, jest uzupełnieniem w pewnym rozumieniu tego, o czym mówił Marek Kwiet. Raczej chcę dodać, niż nie chcę wypaść jakiejś opozycji. A przede wszystkim chcę powiedzieć, że warto pamiętać zawsze o sensie współpracy bardziej niż o formułach zdalnych. Chodzi o przyspieszenie obiegu informacji dzięki kontaktowi, o budowanie zespołów, które mają komplementarne kompetencje, a także takich układów win-win, gdzie wygrywa i mocny, i słabszy. Jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o kształcenie, to są możliwości funkcjonowania w grupach wielokulturowych, przychód, no i wymiana doświadczeń, podnoszenie rangi kompetencji, kwalifikacji, to znaczy certyfikacji wspólnych. No i teraz, jeżeli patrzymy się na to w perspektywie zdalnego nauczania, to widzimy takie rzeczy, które były patologiami, których nie kochaliśmy, które żargonowo środowisko określa turystyką naukową, gdzie ktoś jedzie na konferencję i jest tam na swoim referacie. Jest też taka współpraca międzynarodowa, którą nazywam naukowo-dworską. Skończy się podpisaniem jakiegoś porozumienia o intencji i takich porozumień jest kilkaset martwych. Są też kwestie, które są zdecydowanie za, to jest to, o czym mówił Marek Kwiek, to znaczy takie hybrydowe funkcjonowanie. Mój zespół od kilku lat pod młodym już kierownictwem
funkcjonuje w kontakcie bieżącym w internecie, ale ma też kontakty w przestrzeni rzeczywistej, mimo że to odległy kraj, bo Kanada, regularne, gdzie są prowadzone wspólne projekty dla ich środowiska, tak samo i tu dojeżdżają. Czyli myślę, że hybryda to jest coś, co nieprawdopodobnie wzbogaci funkcjonowanie naukowe. Natomiast są rzeczy, o których nie wiadomo. Ja tutaj będę odrobinkę w opozycji do Marka, mianowicie pamiętam taką konferencję, która była ogromnie ciekawa, ale ważnym efektem dla nas obu była rozmowa, którą żeśmy w przerwie przeprowadzili na temat jakichś grantów. I taka wzajemna inspiracja, do której nie może dojść w żaden. No, widzę, że Marek się uśmiecha i wie, o czym mówię. Ona się bardzo dobrze skończyła, czy też zaczęła właściwie, skończy się na pewno jeszcze świetniej, ale nie ma takiej możliwości, żeby to się zdarzyło zdalnie. Co więcej, jest tu w tle gdzieś problem rejestracji naszych spotkań i braku jakiejkolwiek kontroli nad tym, co się z tym dzieje. A chodzi przecież i o dobra osobiste i niekiedy chodzi też o wymianę informacji, która ma ważny wymiar biznesowy, powiedzmy, czy przynajmniej innowacyjny. Także sądzę, że tu kompasem jest sens tej współpracy, natomiast nie można zanegować, że mamy ogromną szansę, żeby ci, którzy to robią dobrze i z sensem, stali się wzorcami dla pozostałych. I tyle powiem, bo chciałbym, żeby jakieś pytania z czatu padły, więc tu kończę. Dziękuję bardzo. Pozostali członkowie panelu, dyskutować. Pani profesor, bardzo. Tak, ja chciałam tylko wzmocnić to, co powiedzieli panowie i przede mną przedmówcy, bo tak sądzę, że problemem może być to, że bez tego kontaktu realnego, rzeczywistego, bardzo trudno jest właśnie o zaufanie, które jest niezbędne po to, aby dzielić się swoim know-how z jednej strony, ale z drugiej strony wchodzić w nowe projekty, w nowe konsorcja. Wydaje mi się, że bez tego jest to niemożliwe i takie obawy mam w przypadku młodych badaczy, którzy właśnie jeszcze nie weszli w ten obieg naukowy gdzieś tam na tym najwyższym poziomie, żeby dojść w efekcie do tego keynote speakera na konferencjach, o których mówił, o czym mówił pan profesor Kwiek. Więc sądzę, że ta współpraca międzynarodowa i realne wizyty nie mogą zostać, nie mogą być zahamowane. Oczywiście będą one w mniejszym stopniu się odbywały, ale są one dlatego, żeby tę ciągłość badań w uczelniach Europy i świata zachować, muszą się odbywać. Jakkolwiek doceniam też tę zdalność współpracy naukowej. Bardzo dziękuję pani rektor. Pan profesor Kraśnicki. Jedno zdanie. Moim zdaniem najbardziej ucierpią studenci. Oni chcą jeździć, lubią jeździć. Samoloty i Green Deal są nieistotne. Mogą jechać 5 dni autobusem, pociągiem, akceptują takie sprawy. I tutaj możliwość realizacji online pewnych zajęć nie zastąpi tego spotkania przy piwie, przy ognisku i szans czy możliwości zdobycia kompetencji, które bardzo trudno w sposób zdalny zdobyć. To jest poważne zagrożenie dla programów typu Erasmus, ale także na przykład dla inicjatywy European Universities. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też za to, że w przypadku młodych ludzi to wyjazdy są czasami niezbędne, żeby zobaczyć, jak inaczej, gdzie indziej uda się naukę porównać. My już potrafimy porównywać, ale młodzi ludzie dopiero się tego uczą. I te programy Erasmus były niezwykle cenne, żeby otwierać horyzonty. Ja myślę, że następnym pytaniem, które
które skierowałem do Państwa wszystkich, to jest to, czy zobaczyliśmy w czasie pandemii COVID-19, jak jesteśmy zbiurokratyzowani. Ile musimy na przykład zebrać podpisów, żeby dokument był ważny, żeby zadziałał. My w fundacji czasami robimy taki quiz, bo dostajemy od Państwa różne dokumenty i zastanawiamy się, ile tych podpisów musiało być złożonych w tym dokumencie, żeby on trafił do nas, do fundacji. Gdybyśmy mogli na chwilę porozmawiać na temat, czy jesteśmy w stanie odbiurokratować nasz system uprawiania nauki, dydaktykę, zarządzanie uczelni. Może gdybyśmy zaczęli od pana profesora Shapiro, a później oczywiście prosiłbym o wypowiedź wszystkich osób. Może ja będę troszkę niepoprawny, bo powiem, że biurokracja, pytanie, czy ją robić, dla mnie znowu musi być zastąpione, jak ją robić, i odpowiedź brzmi mądrze. Biurokracja to jest taki system, w którym władza jest przejęta przez przepisy, ale one się pojawiają w ważnych sprawach. Na przykład Janek Szmitrano o tym, jak w KRASP-ie został stworzony system zbierania informacji o zachorowaniach na COVID studentów, pracowników i tak dalej. I to powstał cały system 16 koordynatorów. Oni mają jakieś procedury przekazywania tej informacji. Powstaje natychmiast jakiś system. I jednocześnie na tej samej sesji Zbyszek Marciniak podał przykład biurokracji horrendalnie szkodliwej, mianowicie zbudowania wewnątrz uczelni systemów przenoszących ewaluację uczelni na ewaluację pracownika. Ja nie będę rozwijał tego wątku, proszę posłuchać, o czym mówił profesor Marciniak dzisiaj o 10 rano. To są wypaczenia takie ewaluacyjne. Więc wydaje się, że istotą do tego, o czym mówi profesor Żylicz, jest to, że my mamy funkcję, mamy sytuację zmiany w otoczeniu, czyli jak to powiedział profesor Sułkowski, katalizatora, na który czasem trzeba czekać, żeby się taka zmiana zdarzyła, i mamy narzędzie, którym jest informatyka, która może pomóc i zaszkodzić. No zastanówmy się, w czym może zaszkodzić biurokracja. Przede wszystkim w sytuacjach nietypowych te przepisy są bezużyteczne. Po drugie, w sytuacji wdrażania innowacji, kiedy potrzebna jest reorganizacja, przepisy blokują. Powstają konflikty między ekspertami i urzędnikami. Zmieniają się cele. Te punkty stają się ważniejsze od osiągnięć naukowych. I co nie mniej ważne, powstają nieformalne grupy, które wpływają na egzekwowanie władzy i osiąganie swoich interesów partykularnych. Istotą biurokracji jest ucieczka od odpowiedzialności w przepisy i czytelne reguły wypłat, które powodują, że przestaje się mieć odpowiedzialność za to, jak się nagradza, jakie korzyści są przyznawane i tak dalej. I teraz, co jest strasznie ważne, twórcy biurokracji to my wszyscy. Tworzą przepisy ministrowie, tworzą przepisy rektorzy, dziekani, tworzą kierownicy zakładów. Na każdym szczeblu tworzymy tę biurokrację, bo musimy ją stworzyć. Może ona być bardzo szkodliwa, jeżeli jesteśmy w dużej hierarchii, może być mniej szkodliwa w jakimś świecie naszego zakładu, katedry czy mniejszej jednostki. Wobec tego remedium na to, żeby ta biurokracja nie była szkodliwa, to jest przede wszystkim posiadać cele i mieć wyniki. Następnie umieć ocenić poziom tego osiągnięcia celu. No i w razie potrzeby tak zmienić system wypłat, żeby biurokracja nam służyła, a nie biurokracji my. I w moim odczuciu to wobec tego jest całkowicie COVID i związany z tym takie pchnięcie w informatyzacji stwarza nam szansę, bo nawet jeśli mamy rację, ale nie ma jakiejś postawy, która by sprzyjała zmianom, to nie ma szansy. Nie wystarczy mieć rację. Trzeba jeszcze, żeby okoliczności pozwoliły tę rację przeprowadzić. I COVID paradoksalnie i cała ta sytuacja jest ogromnym proinnowacyjnym bodźcem. Problemem są jednak pieniądze, dlatego że
dziura budżetowa, która powstaje wszędzie, musi być wypełniona, a to oznacza, że wszystkie źródła przychodów na uczelniach tracą moc finansowania i studenci, i budżet, i także partnerzy w biznesie tracą zdolność ponoszenia kosztów na naukę, co jest pewnego typu dramatem. A jeszcze jeżeli biurokracja się w to włącza, to grożąca stagnacja z powodu finansowej stagnacji, która się może zbliżyć, stagnacja administracyjna jest zagrożeniem bardzo dramatycznym. Tak bym powiedział na początek. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja myślę, że wiele uczelni wprowadziło też na przykład, była zmuszona przez pandemię, elektronicznych studentów. Można by było z tego właśnie też skorzystać. Wiem, że Uniwersytet Warszawski tak zrobił, ale możliwe, że tak samo i inne uczelnie. Czy moglibyśmy wymienić zdanie na ten temat? Kto chciałby zabrać głos? Pan profesor Kwiek. Proszę Państwa, bardzo krótko. Elektroniczny obieg dokumentów to jest marzenie większości uczelni. Marzenie. Wydawało mi się kiedyś, że to nie jest wielki problem. Jak się okazuje, potrzeba do tego ogromnych nakładów infrastrukturalnych. To nie jest tylko wysyłanie dokumentów z elektronicznym podpisem i mailem. Obserwuję, jak z ogromnym trudem dochodzimy do choćby rudymentarnego poziomu elektronicznego wymieniania dokumentów. Kieruję kilkoma grantami za kilka milionów, zatrudniam 10 osób. Na szczęście te osoby nie latają po świecie. Ale tak czy owak, co tydzień jest u mnie człowiek i zostawiam mu dokumenty, które produkuje przez 3 godziny. To jest, proszę Państwa, szokujące. Ale nikt inny tych dokumentów nie zrobi. Ale to jest nic. Te dokumenty potem przechodzą przez 5 różnych szczebli. One papierowo wędrują do 5 osób. Te 5 osób je podpisuje. Papierowo, tak? Więc jest to obieg jakby zupełnie z innej epoki. I wierzę, że COVID w jakiejś mierze przymusi nas do tego, żeby przejść do prawdziwego elektronicznego obiegu dokumentów. To, co dzisiaj mamy, przynajmniej na mojej uczelni, ale nie sądzę, żeby było radykalnie inaczej gdzie indziej, to jest obieg pseudoelektroniczny, tak? Czasami coś podpisujemy elektronicznie, ale cała reszta odbywa się najczęściej papierowo. I te papiery wędrują od działu do działu, od pani bądź pana do pani, a ci ludzie przesyłają to sobie, no właśnie papierowo przez pocztę wewnętrzną, albo ktoś to musi fizycznie przenieść. Ja mam szczęście, że takie osoby mam, ale nie wyobrażam sobie młodych ludzi, którzy mieliby granty i robiliby to, co ja robię osobiście. To jest po prostu nie do przejścia. I COVID nas musi tego nauczyć. Prawdziwy elektroniczny obieg dokumentów, a nie wysyłanie dokumentów e-mailem, co się po prostu nie sprawdza. To tyle, proszę. Pani rektor. Tak, ja chciałabym powiedzieć, proszę Państwa, że Uniwersytet Łódzki jest taką uczelnią, która korzysta w dużym stopniu z elektronicznego obiegu dokumentów i wykorzystuje do tego również portal pracowniczy. Ja to widzę na dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony to, co robimy w uczelni, to jak urządzamy sobie zgodnie z ustawą i statutami naszych uczelni ten obieg dokumentów zależy od nas, ale jesteśmy instytucjami, uczelnie działają w sektorze finansów publicznych i po prostu bardzo często jest tak, że to, o czym mówił pan profesor Kwiek, to są wymogi zewnętrzne wobec uczelni, czyli my musimy mimo tego, że mamy elektroniczny obieg dokumentów, respektować to, że po prostu musimy je przekazywać również w formie papierowej do instytucji zewnętrznych. I myślę, że to jest ten moment dla nas, abyśmy określili konkretnie, co w tych przepisach zewnętrznych działa hamująco, co chcielibyśmy zrobić. Powinniśmy te zmiany postulować, po to, żeby to właśnie wykorzystać do takich celów, już wiedząc, co możemy zrobić w uczelni, racjonalizatorskich, tak bym to nazwała. Więc to też troszkę od nas zależy, żeby aktywnie wpływać na to,
co widzimy jak w przepisach zewnętrznych, tych związanych z dyscypliną finansów publicznych, co moglibyśmy ewentualnie zmienić i gdzie ten elektroniczny obieg dokumentów, który się dzieje w uczelniach, mógłby wystarczyć. To taki mój głos. Bardzo dziękuję. Prawnicy zwracają mi uwagę, bo my też w fundacji robimy dokładnie to samo, co uczelnie próbują zrobić. I mówią nam, że nie możemy stosować hybrydowego systemu, że ten sam dokument z jednej strony jest podpisany elektronicznie, a z drugiej strony ręcznie. To jest następny problem, ale to jest techniczna sprawa. Przejdźmy do ostatniego pytania, które chciałbym Państwu zadać, mianowicie czy po ustaniu pandemii COVID, czy zmienią się nasze priorytety, chociażby budżetowe. Dawniej rzeczywiście mieliśmy zaniedbaną infrastrukturę, że budowanie nowych sal wykładowych, tego rodzaju rzeczy było po prostu niezbędne. Może w tej chwili, chociażby dlatego, że niektóre wykłady mogą być prowadzone online, może nasze priorytety na uczelniach się zmieniły. Gdyby Państwo mogli na ten temat podyskutować, Pani Rektor, gdyby Pani Rektor mogła zacząć. Tak, proszę Państwa, ja myślę, że niezależnie od pandemii i tego, co się dzieje na zewnątrz, to zawsze inwestycja w ludzi będzie, powinna być najważniejsza. Przecież to nie jest żadne odkrycie. Uniwersytet to ludzie z łaciny, wiemy, że Universitas Magistrorum et Scholarium, czyli ogół nauczycieli, ogół studentów, to jest faktycznie uniwersytet, więc inwestycje w ludzi są najważniejsze i COVID to też pokazał. Myślę, że te priorytety się zmienią. To na pewno będą narzędzia, które nam umożliwią prowadzić pracę zdalną. My się zorientowaliśmy, czego potrzebujemy. W dużym stopniu pewnie uczelniom udało się, może nie w dużym, ale udało się częściowo zaspokoić te wymagania, bo to są, nie wiem, narzędzia typu dodatkowe licencje dla pracowników, dla studentów, routery brzegowe, cokolwiek byśmy tutaj wprowadzali nowego, to pewnie już musieliśmy w to zainwestować. Ale ja wrócę tutaj do tej swojej odpowiedzi, którą do tego, co mówiłam, odpowiadając na pierwsze pytanie pana profesora Żylicza, bo według mnie właśnie dobra uczelnia to jednak również nowoczesne laboratoria, to inwestycje w aparaturę naukową, nowoczesne biblioteki, już wspomniane narzędzia informatyczne, ale infrastruktura budynków pewnie w dużym stopniu także, bo to częściowo ta infrastruktura powoduje, że my wszyscy badacze, doktoranci, studenci, no stajemy się taką społecznością, taką wspólnotą, co jest też wartością samą w sobie. Czyli te priorytety się zmienią, bo może niewielkie sale wykładowe, ale mniejsze seminaryjne wyposażone w narzędzia informatyczne, które pozwolą nam pracować zdalnie, uczestniczyć zdalnie właśnie w dyskusjach naukowych, konsorcjach badawczych, ale z drugiej strony aparatura naukowa, która być musi, bez tego nowoczesna, dobra uczelnia po prostu według mnie nie ma racji bytu. No i inwestycja w ludzi, która tak jak powiedziałam, jest bardzo ważna i znowu powiem to, co mówiłam na początku. Ta inwestycja to inwestycja w badania, a kształcenie to nie tylko dydaktyka, to także odnawialność kadr, o tym wspomniał też pan profesor Kwiek. Także zmienią się, ale pozostaniemy przy tym, aby zapewnić taką nowoczesną infrastrukturę, która dla mnie, dla tworzenia tej wspólnoty akademickiej jest również niezbędna.
Szanowni Państwo, przepraszam, dziękuję Marcin bardzo, Witkowski ze studia w Warszawie. Chciałem tylko przypomnieć, że mamy ostatnie 10 minut, panie profesorze, naszego panelu, a mamy 3 pytania, które pojawiły się na czacie, więc chciałbym tylko, żeby pan profesor o tym wiedział. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan profesor Szapira. Może zacznę od legendarnego żartu, że będę mówił krótko. Proszę Państwa, ja tu troszkę podobnie, chociaż innymi słowami. W uczelniach nadrzędna jest nauka, bezprzymiotnikowa, nie globalna, europejska, narodowa, naukowa, tylko prawda. I to się nie może zmienić. Priorytety są w moim odczuciu skutkiem. Są skutkiem tego, że się przyjmuje jakąś wizję, jakąś misję i one wyznaczają strategię. I tutaj jest dużo, dużo negatywnych okoliczności. Często priorytety pojawiają się reaktywnie, bez związku z tożsamością uczelni. Często są naśladownictwem, czasami w ogóle spontaniczne. I tego typu priorytety będą ulegały zmianie, ponieważ to środowisko się czyści. Ono się pozbywa tego typu zjawisk. Więc pytanie nadrzędne to jest, czy COVID zmienia tożsamość uczelni? Moim zdaniem nie. Wobec tego te kwestie dotyczące inwestycji, czy sprowadzone na poziom szczegółu, czy mają być duże aule, czy sale konferencyjne, to fałszywy dylemat. Po prostu, trochę jak mówiła pani profesor, w innym obszarze, trzeba mieć takie pomieszczenia, które mogą być i duże, i małe, tak jak w hotelach można mieć dużą salę konferencyjną lub dzieloną. I oczywiście muszą być świetnie wyposażone. To jest zarządzanie przestrzenią, takie samo jak wysokością czesnego i podlega prostym regułom ekonomicznym. Druga taka cecha dotycząca bibliotek. Przecież biblioteki to jest dzisiaj robotyzacja całej obsługi, co zmienia radykalnie koszty i dostęp do pozycji klasycznych, których się nie da zwirtualizować, i wirtualizacja. Wobec tego pytanie o same priorytety to jest raczej pytanie o to, jak one się uzewnętrznią, i chciałbym, żeby one się stały tym, czym są, to znaczy wozem, bo koń stoi jest gdzie indziej, koń stoi przed wozem, to jest wizja, tożsamość uczelni zapisana w jej misji i w strategiach. Bardzo dziękuję. To może teraz próbujemy odpowiedzieć na pytania, które zadali nam nasi słuchacze. Proszę bardzo. Świetnie, bardzo dziękuję. Pierwsze pytanie. Reprezentujecie Państwo wszyscy rozmaite kierunki. Co Państwa zdaniem okazało się wyjątkowo wspierające, a czego brak w formule zdalnej dla kierunków zarówno humanistycznych, jak i eksperymentalnych? Proszę bardzo. Kto chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Pan profesor. Proszę bardzo, profesor. Wydaje się, że to, z czym mieliśmy do czynienia wiosną, no i nadal mamy w pewnym sensie, uwidoczniło to, o czym tak naprawdę wiedzieliśmy od dawna, no może nie do końca, piętą achillesową naszego systemu kształcenia na poziomie wyższym jest weryfikacja efektów uczenia się. Największe problemy, jakie wystąpiły z egzaminami. Ja nie będę dalej rozwijał tego tematu, jakie to były problemy, jak próbujemy je rozwiązać czy obejść, ale być może coś takiego, te trudności, z którymi mieliśmy do czynienia, skłaniają do refleksji, że być może nasz model weryfikowania efektów jest po prostu niewłaściwy. Wiele uczelni zachodnich w sposób bardziej lub mniej formalny zrezygnowało z tej formy egzekwowania wiedzy, no bo trudno umiejętności wyegzekwować w ten sposób. Ja od dawna głoszę tezę, że egzaminy czy kolokwia, na których student uczelni technicznej, ja reprezentuję uczelnię techniczną, przyszły inżynier, nie ma możliwości na przykład korzystania z materiałów źródłowych,
jest przeżytkiem i jak najszybciej trzeba to zmienić, a być może w ogóle wyeliminować. I to jest ta lekcja, którą powinniśmy odrobić. Być może zaległa lekcja, ale teraz zdarza się dobra sposobność, żeby się tym zająć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może następne pytanie? Mamy następne, może następne pytanie? Dobrze, bardzo proszę. Następne pytanie brzmi, czy Państwa zdaniem zmiany w systemie szkolnictwa wyższego wprowadzone w rezultacie przyjęcia ustawy 2.0 ułatwiły proces zarządzania uniwersytetami w czasach pandemii, czy może wręcz przeciwnie? Proszę bardzo, kto by chciał powiedzieć? To jest trudne pytanie. Może pani rektor była prorektorem wcześniej, więc może zaczniemy od pani profesor. Tak, to jest rzeczywiście bardzo trudne pytanie, proszę państwa. Czy, ja sobie je zapisałam szybciutko, czy zmiany wprowadzone w ustawie 2.0 ułatwiły zarządzanie uczelnią? Niewątpliwie przeniosły taki ciężar na rektora, bo tak jest skonstruowana ustawa, czyli praktycznie ułatwiły możliwość szybkich decyzji, jakkolwiek oczywiście mamy tutaj autonomię uczelni i te uczelnie autonomicznie budując swój statut mogły tę odpowiedzialność rozłożyć między innymi na dziekanów, czyli myślę, że to jest taki element, który pewnie ułatwił. Może drugim elementem, na którym mogłabym tak na szybko wskazać, to jest kwestia stworzenia jednego strumienia środków finansowych, czyli strumienia w postaci subwencji. Ta kwestia, czy jakby to zagadnienie ma tak zwane swoje plusy i minusy, ale w tym wypadku taki jeden strumień środków, które można przeznaczać na przykład na zarządzanie kryzysowe w postaci subwencji, pewnie jest ułatwieniem. No to jeśli mogę tyle powiedzieć, bo myślę, że tych plusów się ode mnie w tym pytaniu oczekiwało. Trzecie pytanie. Mamy jeszcze jedno, mamy tylko półtorej minuty, panie profesorze, więc być może warto podsumować, bo nie zdążymy już odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie, ja myślę, że u nas wiele. Czy wyciągniemy z tego wnioski, to wiemy. W jakim kierunku to pójdzie, też do końca wiemy, ale myślę, że to, co powiedział pan profesor Shapiro, trzeba działać logicznie na uczelniach. I to, co wskazała mi profesor, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, że ważnym jest elementem jest nauka i uczenie naszych studentów poprzez, oni współuczestniczą w badaniach naukowych. Jeżeli tego nie utracimy, bo moim zdaniem to jest kwintesencja uczenia tych młodych ludzi, to wtedy patrzę w przyszłość z pewną odwagą. Dziękuję bardzo. I chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udział. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim panelistom. Dziękuję panie profesorze. Zwracam się do profesora moderatora, pana profesora Macieja Żylicza, a gościem państwa wszystkich byli państwo paneliści. Pani profesor Elżbieta Rządzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, pan profesor Tomasz Shapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękujemy. Pan profesor Andrzej Kraśniewski z Politechniki Warszawskiej i last but not least pan profesor Marek Kwiek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Raz jeszcze najserdeczniej dziękuję wszystkim Państwu.